Do twarzy z firmy Make Me Bio. Jest to firma, której kosmetyki dostępne są w internecie. Ta firma bardzo skupia się na swoich składach. Te składy są naturalne, także no, zarówno ja i Kamilka mamy ten produkt i to tak naprawdę ta recenzja będzie też w imieniu jej, bo wcześniej wymieniłyśmy się swoimi opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi tego właśnie produktu. Produkt dostępny jest na stronie www.makemebio.com za 27 zł i przychodzi do nas wyglądając mniej więcej tak. Ja już go co prawda używam od ponad miesiąca. Taką niteczkę. No mi się bardzo, bardzo podoba w ogóle to opakowanie słodko. To jest wszystko wymyślone tak właśnie no, w stylu kosmetyków naturalnych. Co jest bardzo fajne, przychodzi on do nas w szklanym opakowanku, czyli tutaj też nie zachodzą żadne reakcje chemiczne, bo czasem przy aluminiowych czy przy jakichś tam plastikowych opakowaniach może tak być. Myślę, że o tym nawet kiedyś Wam może nagramy, o tym jak ważne są również opakowania naszych kosmetyków. Także tutaj wielki, wielki plus. I teraz chciałam Wam powiedzieć, on ma 60 ml, tak jeszcze informacje techniczne i jest ważny do 6 miesięcy po otwarciu. I teraz, do jakiej cery on się nadaje? Tak naprawdę ten puder nadaje się, słuchajcie, do każdej cery. Nawet do tych najbardziej wrażliwych, nawet szczególnie do tych bardziej wrażliwych, trądzikowych, naczynkowych, bardzo suchych, do cer poszarzałych, ponieważ on właśnie, opowiem Wam później o efektach, przywraca jakby zdrowy wygląd tej skórze, do skór zmęczonych, no tak naprawdę, do każdego rodzaju cery ten puder się będzie sprawdzał dla alergików, ponieważ ma bardzo prosty skład i 100% naturalny. Tutaj mamy pewność, nie ma żadnej chemii, żadnych konserwantów, niczego. Ja Wam dokładnie powiem, jakie są składniki. Biała glinka, owies, olejek lawendowy, olejek różany. Ten puder też można używać jako bardzo delikatny peeling. Ja Wam mówiłam kiedyś w filmiku o pielęgnacji mojej cery, że ja mam bardzo duże kłopoty ze znalezieniem dobrego peelingu. Nawet te enzymatyczne wywoływały u mnie różnego rodzaju podrażnienia. Ten nie robi tak, wręcz łagodzi podrażnienia. Jeżeli jakieś mamy wykwity, pryszczyki jakieś, to też on te wszystkie stany zapalne łagodzi. Także no tutaj jest napisane właśnie, że produkt 100% naturalny, bez konserwantów, sztucznych zapachów i barwników. Fenomenalny produkt. Jeśli chodzi o jego zapach, to jest bardzo delikatny, leciutko lawendowy, ale prawie niewyczuwalny. Wiecie, tak to jest z tymi kosmetykami naturalnymi i to jest bardzo dobrze, niepotrzebnie nam tutaj jakiś perfum i innych środków, które są alergizujące, nie dodają, także bardzo dobrze. I jak się go używa? Można go używać tak jakby na dwa sposoby. Jako właśnie puder myjący, ale wtedy pamiętacie, on nie zmywa za bardzo makijażu, więc to już na jakąś bardzo dobrze oczyszczoną cerę można na wieczór. Albo ja używam właśnie rano go, żeby ta cera się rozbudziła, żeby nie była taka szara, żeby nie była zmęczona. Rano sobie daję taką dawkę właśnie tego pudru myjącego, wysypując go na dłoń albo na pojemniczek, dodaję wody. Albo drugi sposób, jaki go często używam i moja siostra go używamy, to w czasie kąpieli sobie go nakładamy w ramach maseczki na 10 minut. Można do niego wtedy dodać albo właśnie wody, albo olejku i tak położyć na twarz. Sprawdza się genialnie, cera jest taka rozjaśniona, zwęża pory, właśnie to też jest bardzo ważne, bo wiele dziewczyn ma z tym kłopoty, delikatnie usuwa jakieś zaskórniki, no jest bardzo delikatny, on nie odtłuszcza nam zanadto skóry, nie zdejmuje nam tej bariery, tak jak te żele ze selesami. Także też dla osób, które lubią metodę OMO, ten puder może się stać takim jakby substytutem tej metody, bo w tej metodzie też chodzi o to, żeby nie zmywać pewnej warstwy tłuszczowej ze skóry, więc tak samo jest tutaj, co nie oznacza, że to nie nadaje się do skóry tłustej, bo pamiętajcie, że skóra tłusta może być spowodowana tym, że właśnie jest przesuszona i że nasza skóra nadmiar produkuje tego sebum, także też może się sprawdzić na takiej skórze. Kochani, w zasadzie to jest tyle, co ja chciałam Wam powiedzieć
wiecie o tym pudrze. Może Wam jeszcze przeczytam na koniec, co producent mówi. 100% naturalny i łagodny puder myjący do twarzy dla skóry wrażliwej. Delikatnie oczyszcza skórę twarzy, pozostawiając ją czystą i świeżą. Produkt zawiera białą glinkę, która jest glinką bardzo miękką, łagodną, nie odtłuszcza nadmiernie skóry, dlatego jest głównie polecana do pielęgnacji cery delikatnej, wrażliwej, naczynkowej i suchej. Szczególnie polecana jest do cery szarej i zmęczonej. Kaolin łagodnie oczyszcza, odżywa skórę, a jednocześnie działa odświeżająco. Ściąga pory, rewitalizuje i odświeża nawet najbardziej zmęczoną skórę. I ja się pod tym absolutnie właśnie podpisuję. Tak ten puder super działa. A jeszcze co chciałam Wam powiedzieć, ten produkt oczywiście się nie pieni, bo tutaj nie ma co się pienić, ale nie o to chodzi, on i tak nam myje delikatnie, pięknie twarz. Bardzo Wam polecam ten produkt. I co chciałam Wam powiedzieć, Kamilka niedługo przyjeżdża do Polski. W związku z tym, jeżeli macie jakieś dla nas propozycje filmików, które chciałybyście, żebyśmy nakręciły razem, nie wiem, może jakiś tak zabawny, może coś jakiś vlog, więcej jakiejś pogadanki, no nie wiem, na co macie ochotę, jeżeli macie jakieś fajne pomysły na filmiki, koniecznie piszcie w komentarzach, na pewno z niektórych pomysłów chętnie skorzystamy. Buziaki, pozdrawiam Was, zapraszam na nasz Facebook oraz Instagram.